Bardzo się cieszymy. Drodzy panowie, siadajcie. Jesteśmy tutaj uzbrojeni w tom Dune'y, który przypuszczam część z was ma, pewnie część z was ma też kolejne. Może ktoś tak jak ja miał ilustracje związane z Dune'ą powieszone na ścianie, wycinane z nowej fantastyki swoją drogą, więc to bardzo mocno wpływało na przykład na moją wyobraźnię, zanim jeszcze obejrzałam jakąkolwiek Dune'ę. Pokażę też coś, co jest dosyć ciężkie i jest też tutaj obecne, czyli książka Siódmak, Fantastyczne Światy. Wzięliśmy ją tutaj ze sobą nie bez powodu, bo od tego, co jest napisane na tylnym skrzydełku, chciałabym zacząć to spotkanie, bo to jest cytat z pewnego człowieka. Ten wielki artysta towarzyszy mi od chwili, gdy spojrzał na mnie niebieskimi oczyma jego człowiek pustyni. Od tamtego czasu trwam zawieszony w równowadze między dwoma światami, naszym i rzeczywistością Wojtka Siódmaka. To są słowa Denis Villeneuve'a, czyli reżysera filmów Dune'a, części pierwszej, części drugiej, nadchodzącej, jak już wiemy, części trzeciej, więc też osoby, która mając lat bodajże 13 zobaczyła okładkę Dune'y we francuskiej edycji i zmieniło się jej życie. Do waszego spotkania doszło później. Chciałabym od tego zacząć, jak ta właśnie droga młodego fana z Kanady do tego filmu jest dla pana jakąś informacją na temat tego, jaką potęgę Dune'a ma w sobie. Tak, to... Troszeczkę bliżej mikrofon. Jeśli chodzi o Denis Villeneuve'a, to ja go spotkałem dużo później, prawda? Natomiast wiele osób, jestem bardzo dumny z tego, czytało na samym początku właśnie w wieku lat 13, 15 te książki, science fiction. I tutaj bardzo dużą rolę odegrało francuskie wydawnictwo Presse Pocket, które rozprowadzało te książki po całym świecie, po wszystkich krajach, które używały języka francuskiego. No i Denis Villeneuve mieszkał, czy mieszka ciągle w Kanadzie, prawda? No i dzięki temu, tym moim rysunkom, bo nawet nie wiem od czego zacząć, bo tyle jest tych różnych wątków. Może zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że właśnie taki człowiek jak Denis Villeneuve i cały szereg innych osób rozpoczęły swoją wiedzę na temat literatury, wyobraźni i sztuki od tych wydawnictw. Mogę dalej mówić, czy ma pan jakiś tak? To był niezwykły przypadek, że ja spotkałem właśnie w Paryżu, zaraz po moim przyjeździe zacząłem szukać jakiegoś zajęcia, prawda, jakiejś pracy. No i trafiłem do wydawnictwa Pocket, przedtem do innych. No i to było niezwykłe, dlatego że trafiłem na człowieka, który nazywał się Jacques Guamard i który miał niezwykłą ambicję. Jego ambicją było to, żeby przekazać właśnie tym młodym ludziom nie tylko wiedzę, ale rozszerzyć ich wyobraźnię, żeby właśnie te książki były takim oknem na świat i na wszechświat. A z kolei później naszą ambicją to było to, co zacząłem właśnie mówić przedtem, było to, żeby ci ludzie, którzy coraz bardziej zaczynali się pasjonować właśnie literaturą science fiction, żeby nie musieli się tylko bazować na ilustracjach, tu mówię specjalnie na ilustracjach amerykańskich. No i zrodził się taki pomysł, bo ja nie lubię ani ilustracji rysunku, ani ilustracji malarskiej. Znaczy nie mogę nawet tego wykonywać w ten sposób. No i ustaliliśmy właśnie z Jacques Guamard, że będziemy robili, on ze swojej strony zrobi jak najlepszą selekcję dzieł literatury, którą przekaże właśnie czytelnikom we Francji, a z kolei ja postaram się, to było moje przyrzeczenie i nawet moja inicjatywa, postaram się, żeby ci ludzie, którzy czytają science fiction, żeby mieli również dostęp do dobrej sztuki, prawda? Bo w sumie najlepszą okładką
do czegoś tam, to może być obraz albo Michała Anioła, albo Leonarda da Vinci, albo Botticellego. Po prostu dobry obraz jest również dobrą okładką. No i w ten sposób powstały książki, które miały dwie okładki. Pierwsza to była okładka z tytułem, a druga była okładka, która reprezentowała sam obraz. I to można było tak wyciągnąć, żeby nie niszcząc książki, prawda? No i ludzie zaczęli robić sobie taką kolekcję. Później ta kolekcja zaistniała na tych różnych salonach, tam filatelistyki i tak dalej, normalnie jak jakaś inna kolekcja. I to trwało bardzo długo. No to jest taki, czy jako wstęp wystarczy, czy... Myślę, że każde słowo od pana to dobry wstęp. Myślę, że tak. Bardzo mi się podoba to sformułowanie, że to jest pewne okno. Dla każdego, kto bierze książkę w swoje ręce, ta okładka faktycznie coś znaczy. Niby mamy takie powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce, no ale są wyjątki. To ocenianie tutaj akurat zaprasza, jak się okazuje, do tego świata. Zapytam ciebie, Jerzy, czy ty też miałeś kontakt najpierw z tymi okładkami albo z ilustracjami Wojciecha Siódmaka w przypadku Duny? Czy to była trochę inna droga? No ja przyznam szczerze, że wręcz odwrotnie, to znaczy moje pierwsze spotkanie z Duną to była seria bodajże Phantom Press, lata 90. Takie kolorowe, błyszczące, świecące, kiczowate okładki i kupiłem, i to nie była nawet Duna, kupiłem na takim bazarze w Helu, na Helu, bodajże Dzieci Duny, ponieważ to było zdekompletowane i właśnie, ale nie miałem czego czytać, jak to nad polskim morzem pada, a tu Frank Herbert. To od razu rzuciłem się, bo to science fiction, namówiłem mamę, żeby mi kupiła, bo to były bardzo dawne czasy i zacząłem czytać. Na początku niewiele rozumiałem, ale potem czytałem i Duna jest dla mnie taką książką, która w ogóle zaistniała na takie dziwne sposoby, bo jak tu już mówimy o różnych takich drogach do Duny, to ten oryginalny, można powiedzieć założycielski, tak, czyli ten pierwszy tom, w dwóch tomach to wydanie, czytałem leżąc w szpitalu i po takiej ciężkiej operacji trepanacji czaszki i to była taka trochę eskapistyczna dla mnie literatura, to znaczy właśnie przeniosłem się do tego świata daleko, daleko w przyszłość, do historii przyszłości, żeby właśnie poradzić sobie z bólem dnia codziennego. No to mocny odjazd, że tak powiem, od rzeczywistości w takim wydaniu, ale też chyba lektura mocy, która dodaje sił właściwie w trudnych momentach, bo jednak ten potencjał takiego bohaterskiego poderwania się, że tak powiem, od ziemi w Dunie jak najbardziej znajdujemy. Ale też różnorakiego cierpienia ciała, tak, które tam bardzo często się pojawia. Tak, można powiedzieć, że Duna tutaj jest też taką... o cierpieniu i o medycynie, tak? Zazdrość i medycyna. Można też tak widzieć Dunę. I jeszcze tysiąc innych rzeczy na każdym regale, tak jak mówiliśmy, mogłaby stanąć. Panie Wojciechu, ja chciałam też zapytać o to, jak... Bo powiedział pan o wyobraźni i ja będę się tego tutaj trzymała, bo oczywiście widzieliśmy trzy filmowe Duny. Pamiętamy dwie, jedna trochę jest okryta kurzem zapomnienia, bo to niekoniecznie jakiś udany film. Mam na myśli oczywiście film Davida Lyncha, tutaj Denis Villeneuve. Jeszcze był ten fantastyczny pomysł, który nigdy nie został zrealizowany, który pewnie znacie, czyli pomysł na Dunę w reżyserii Alejandro Chodorowskiego. Chciałabym żyć w tym świecie, gdzie ona powstała, bo to mogłoby być coś naprawdę niebywałego. Jeszcze był telewizyjny. Tak, właśnie o tym mówię, że to jest ta, o której tak może trochę mniej wiemy i nie każdy ją widział. Ale chciałam zapytać bardziej o to, bo naszą wyobraźnię bardzo mocno też kształtuje to, co widzimy. Kino, różne wyobrażenia na temat tego, co w Dunie jest, nie tylko płyną do nas z kart tej powieści, ale też właśnie z tych różnych pomysłów na to, jak pokazać światy science fiction, czy tak jak pan pięknie mówi, science fiction. Jestem ciekawa, jak pan czerpał z wyobraźni, żeby zbudować swoją Dunę, bo ona jest niebywale
przetworzonym światem właściwie, korzystającym też z tego, co na tej ziemi można znaleźć. Więc chciałabym zapytać o taki właściwie proces wyobrażania sobie tego i budowania tego właśnie w postaci, która dla nas może stać się inspiracją. Trudno powiedzieć, żebym jakoś głęboko się inspirował, prawda? Zaczęło się od tego, że nie znoszę ilustracji z takiego powodu, że jak byłem dzieckiem, ofiarowano mi książkę na temat Spartakusa. Jak dziecko wyobrażałem sobie jakiegoś niezwykłego bohatera i ktoś zrobił ilustracje nieudolne, które w ogóle nie podobały mi się i nie pasowały do tego tematu. No i odrzuciłem oczywiście to i później z taką, jakby to powiedzieć, mefiąc, z taką ostrożnością oglądałem wszystkie ilustracje i nie lubię ilustracji, dlatego wolę, żeby coś było jakimś dialogiem. Także te moje prace, czy obraz, czy rysunek są dialogiem, prawda? I dzięki temu ja mogę rozszerzyć po prostu, czy poszerzyć wyobraźnię samego czytelnika. Jemu niepotrzebne jest to, żeby jakiś nieudolny rysownik narysował twarz jakiejś postaci z książki. Co mu jest potrzebne? To klimat, który być może uzupełni jego wyobraźnię. I wyobraźnia jest rzeczą najważniejszą, ponieważ my możemy sobie wtedy zaprzywłaszczyć historię. Przeważnie mamy inne wyobrażenie o twarzach, czy też nawet o pejzażu. Dlaczego ja mam im psuć ten ich świat, który oni sobie wytworzą i czują się w nim dobrze? Dlatego nie ilustruję nic. To jest po prostu mój dialog. A rzeczą zabawną, na przykład kiedy mam do czynienia z książkami Philipa K. Dicka, to wystarczy nawet sam tytuł. Tytuł jest tak surrealistyczny i tak doskonale dobrany, że on wystarczy, żeby stworzyć obraz albo rysunek i nawet całą historię. I właśnie chciałbym, żeby czytelnik mógł to zrobić. Że oczywiście zapozna się z tym wszystkim, ale wzbogaci się, prawda? I później może sam sobie wymyślać rzeczy, może być pewniejszy siebie. No i to jest całe moje takie doświadczenie i też przekonanie, że tak należy postępować, bo mam dowody na to. Jak robię wystawę na przykład we Francji, to przychodzą zwiedzający, którzy mają tam powiedzmy 80 lat, potem przychodzą z synem, który ma 50 lat, potem przychodzą z wnukami i tak dalej. I teraz jeszcze dalej to się ciągnie. I to jest fantastyczne, bo mi mówią, wie pan, no my się wychowaliśmy na pana pracach, no i nikomu nie skrzywiłem, prawda, jego własnej wyobraźni. No tak jak mówiłem na początku, to założenie, które przyjęliśmy z Jacques'em Guamar, że to ma być swego rodzaju muzeum wyobraźni. Czy jest książka, jest tekst, ale to troszkę za mało, prawda? Bo my mamy prawo sobie wyobrazić tak, jak nam się to podoba. No i dlatego tak ja postępuję w ten sposób. Dziękuję. Mhm. No właśnie, jeszcze w kuluarach rozmawialiśmy o tym, że ta wyobraźnia i ta wrażliwość wizualna współczesna jest jednak mocno tak zawłaszczona, tak? Czy właśnie skolonizowana przez popkulturę taką amerykańską, anglosaską. I tutaj też dyskutowaliśmy o tym, że może właśnie warto też przypominać o tym, że europejska i tutaj też ten dla mnie na przykład jako fana też komiksu i gdzieś ta właśnie europejska, belgijska, francuska wyobraźnia wizualna jest czymś, w czym jesteśmy mocno zatopieni, ale trochę nieświadomie, to znaczy też no właśnie, nawet jak myślimy o polskiej sztuce właśnie science fiction, tak, czy nawiązującej do science fiction, to kto nam przychodzi do głowy? No właśnie pan, tak, a tutaj to związanie, znaczy oczywiście nie tylko, ale właśnie Francja, Polska, tak.
Ja mam takie tutaj skojarzenia, że trochę tego nie doceniamy, też tego europejskiego wpływu na nasze imaginarium właśnie takie fantastyczno-naukowe i na tą wyobraźnię. Tak, to muszę tutaj dodać bardzo odważną odpowiedź Denis Villeneuve, który odpowiadając dziennikarzowi, może nawet amerykańskiemu, pyta go się ten dziennikarz, co było pana lekturą i czy będzie pan robił w przyszłości filmy oparte na bohaterach amerykańskich? A on mówi, nie, dlatego że ja się wychowałem na kulturze europejskiej i wychowałem się na zupełnie innych bohaterach niż te, które obowiązują w Ameryce. No i to przyjęto, prawda? Przyjęto, bo jego rzeczy są, można powiedzieć, prawie genialne, prawda? Naprawdę tam jest duża, duża doza inteligencji, wrażliwości. I może tutaj opowiem, że skoro pan zacytował moje nazwisko, że ono się kojarzy właśnie z tą science fiction, to jak pojechałem do Paryża w latach 70., oczywiście musiałem zacząć chodzić, szukać zajęcia, jakiejś pracy. No i po jakimś czasie trafiłem do różnych wydawnictw i powoli wokół tych wydawnictw zaczęła się tworzyć taka grupa ludzi, którzy się bardzo tym interesowali. To byli lekarze, byli także pisarze, byli historycy, no i przede wszystkim naukowcy. I zrodziła się taki klimat francuski, prawda, europejski, który zaczął później promieniować do Hiszpanii, do Włoch, do Niemiec. I Francja była pierwszym tym krajem. Znaczy, ta nasza mała grupka była, można tak powiedzieć, z lekką przesadą, założycielem tego trendu europejskiego. No i oczywiście dzięki dyrektorowi fantastyki, jak on miał na imię, może ktoś nazwisko, no musicie pamiętać, Holanek. Holanek, dzięki niemu właśnie on rozpropagował, bo nie musiał płacić prawa autorskiego i potem to się rozeszło do Bułgarii, do Czech, do i tak dalej, i tak dalej. Także to jest, myślę, że my, Europejczycy, mamy niezwykłe bogactwo. Ameryka oczywiście teraz, nawet ostatnio, chciała jak gdyby przerzucić ten ciężar kultury na ich terytorium. No ale nie wyszło to zupełnie, prawda? Zostały narzucone w jakiś specyficzny sposób te trendy malarskie czy tam jakieś, ale to były spreparowane, prawda? I teraz nagle Amerykanie, artyści amerykańscy znajdują się w takim, są troszkę zagubieni, prawda? I na nowo wracają do Europy, do Paryża, do Włoch, szczególnie do Włoch, żeby na nowo móc czerpać coś co z niesamowitą siłą, prawda? To jest to nasze bogactwo europejskie, które zrodziło się na przestrzeni wielu wieków. I całe szczęście, że tak jest. Myślę, że państwo korzystajcie z tego, bo my... jeszcze na koniec chciałem dodać, właśnie nie zapomniałem, że jak zaczynamy, ja jako dziecko na przykład, proszę zwrócić uwagę, jak się mówi w różnych krajach Europy na początku bajki. Jak się zaczynają bajki? W Polsce się mówi z siedmioma górami, ze siedmioma lasami. No i to od razu budzi jakieś niezwykłe zainteresowanie. U mnie to budziło niezwykłe zainteresowanie nie dlatego, że istnieje tam cyfra 7, ale dlatego, że rzeczywiście po wyjściu z domu od razu jakiś pagórek czy po prostu no coś innego zmuszało mnie, znaczy fascynowało mnie. Teraz zobaczcie, jak mówią Francuzi. Il était une fois, to znaczy, że było to kiedyś, prawda? Rosjanie mówił, no tak jak teraz, żył był car. I wszystko się kręci wokół tego, prawda? Dlatego uważam, że my Słowianie mamy tą niesamowitą możliwość po prostu budowania własnego świata. No ja chcę rozbudzić właśnie poprzez moje malarstwo surrealistyczne to bogactwo, które my mamy. Bo jeśli spojrzycie państwo na przykład na malarstwo Salwadora Dali, wiele rzeczy jest zapożyczonych, wręcz skradzionych.
ale nie wszyscy o tym wiedzą. Na przykład ta słynna postać z szufladami. To jest zapożyczone oczywiście od florenckiego rytownika Bracelli i wiele innych elementów, które on używa jako swoje. A to nie są surrealistyczne elementy jego, tylko są właśnie europejskie. Ciekawe jest to przetwarzanie, wieczne przetwarzanie wątków, które już były albo które przychodzą do nas i też właśnie na nas w taki sposób wpływają. Ale chciałabym wrócić na planetę Arrakis, na naszą kochaną Dune, bo opowieści bohaterskich, takich, w których mamy realizację tego schematu opowieści bohaterskiej, podróży bohatera, jak to kiedyś opisał Joseph Campbell, czyli pewna przemiana, którą bohater przechodzi, zrozumienie swojego świata, swojej misji, wniesienie coś w społeczność, której jest częścią. To są historie, które sobie opowiadamy tak długo, jak Jurek się uśmiecha, bo to takie kulturoznawcze the best of dokładnie wjeżdża w teraz, w tym momencie. Opowiadamy sobie je od czasów ogniska do czasów pewnie statków kosmicznych latających do innych galaktyk, będziemy je opowiadać. Ale w całym tym świecie, nawet tym, gdzie ta opowieść bohaterska realizowana jest właśnie w ramach gatunku, jakim jest science fiction, Duna wydaje się pełnić dosyć wyjątkową rolę i być wyjątkowym punktem odniesienia. Z tego startujemy. Nie dlaczego Duna jest wyjątkowa, tylko jest wyjątkowa. Ale na czym ta jej wyjątkowość dla was polega? Może teraz ciebie zapytam też jako fana i też osoby, która interesuje się kulturą i właśnie the best of kulturoznawstwo ma, że tak powiem, na co dzień pod ręką. Co Duna ma takiego właściwie w sobie, że no, rozmawiamy o niej teraz, rozmawiano o niej, kiedy David Lynch ją zrealizował i jeszcze wcześniej i na pewno za 50 lat, kiedy ktoś pomyśli o kolejnej adaptacji, też będą o niej kulturoznawcy, filmoznawcy, artyści rozmawiać. Słucham. No to jest bardzo trudne pytanie. Łatwych tak? nie ma. Bo równie dobrze można powiedzieć, że przypadek o tym zadecydował, ale mam wrażenie, no właśnie to jest ta realizacja tego monomitu Josepha Campbella, który no został, książka została wydana w 1949 roku, a Duna kilkanaście lat później zaledwie i można powiedzieć, że jest to taka pełnia tego, tej realizacji literackiej. W dodatku nie jest to takie czyste science fiction, do które opowiada nam właśnie o rozwoju technologiczno-naukowym tak świata. Tak? To jest już taka literatura fantastyka, którą ja bym nazwał fantastyką trochę też antropologiczną, etnograficzną, a jednocześnie cały czas działa w takiej sferze naszych wyobrażeń właśnie tej kultury zachodu odnośnie tego, co jest egzotyczne, tego, co jest niezwykłe. Jest to też literatura właśnie przygodowo-kolonialna wciąż, tak, ale trochę przerabiająca i może podkopująca tak pewne wyobrażenie na przykład o nieustającym postępie, no bo to jest też literatura, w której pojawia się świat no właśnie takiej innej techniki, innego człowieka, ale też człowiek jest tu w centrum. Zauważmy, że no, są czerwie, ale tak naprawdę to jest wszechświat ludzi, tak? Ludzi, którzy w różne sposoby samoewoluowali, ale jednak w Dunie mamy do czynienia z ludźmi, nie z kosmitami, nie z jakimiś wymyślonymi innymi, tylko tymi innymi nadal jesteśmy my. I myślę, że to też jest takie mocno wciągające w tej opowieści, że to są różne warianty człowieka. A dla pana? Czy jest to nawet z dzisiejszej perspektywy jeszcze coś wyjątkowego? Czy już... No jest, jak to działa? Czy do tego się wraca wyobraźnią właśnie, myślą, czy nawet lekturą? No tak, to jest absolutnie wyjątkowe, ponieważ Frank Herbert jest genialnym pisarzem. Świat, który stworzył, jest może być nieustannie odkrywany. Rzeczywiście interesuje nas to, że jest tam, mówimy o ludziach, prawda? I to dla mnie jest bardzo ważne, żeby nie posługiwać się właśnie tymi robotami czy tam innymi stworkami, bo to jest ta tania science fiction. I zawsze podświadomie dążyłem do tego, żeby mówić o science fiction, o fantastyce poprzez pryzmat problemów ludzkich.
No i ktoś, kto jest, on nie był absolutnym prekursorem w tym, w tej gimnastyce, człowiek, który stworzył cały świat od monet poprzez, nie wiem, jakąś technologię i tak dalej, po prostu stworzył wszystko. Ale również zrobił to dlatego, żeby rozbudzić w ludziach właśnie to zainteresowanie tym nami, po prostu zainteresowanie nami. Nawet tytuł nie został opatentowany, prawda? Tytuł jest ogólnie dostępny, można powiedzieć. No i poza tym te sformułowania, które znajdziecie Państwo na początku każdego rozdziału, są tak niezwykłe, że wielu młodych ludzi drukuje je sobie i przysypa w pokoju jako taki, nie wiem jakby to nazwać, motto jakieś? Motto, ale które sobie zaprzywłaszczają, prawda? Tak. Ile razy kto powiedział w życiu plany wewnątrz planów w planach, no to nie da się tego zliczyć, bo to jest jednak taki evergreen, który z tej książki do nas zawsze wyskakuje. Faktycznie coś w tym jest. Tak, to jest po prostu ta synteza, prawda, tej podejścia intelektualnego, to tak jakby po prostu całą naszą wiedzę ludzką ująć w takie jakieś krótkie zdania i pierwsze 6 tomów jest fantastyczny, jeśli chodzi o te cytaty, prawda? Następnie zaczynają się psuć wartość tych cytatów, które są używane przez syna i przez drugiego pisarza. Już nie ma tej mocy, nawet w pewnych momentach to jest komiczne wręcz. Natomiast to, co pisze Frank Herbert, jest niezwykle nasycone i niezwykle filozoficzne, także ja bym nazwał to nawet swego rodzaju traktatem filozoficznym, troszeczkę tak jak Don Kiszot. Pewnie, że można się rechotać czytając Don Kiszota, prawda? Ale to jest raczej traktat filozoficzny. Podobnie jest tutaj, jemu nie są potrzebne jakieś maszyny, prawda? Zadawala się taką pewną prostotą, która wymaga niesamowitej wiedzy. No to ja bym tak to widział. Jak już o tych maszynach, oczywiście. To ja mam też wrażenie, oczywiście wiele osób może się nie zgadzać, ale właśnie te prequele, tak, napisane przez dwóch autorów, między innymi Briana Herberta, tak, i Andersona, to no właśnie one chcą dokonać takiego połączenia z naszą codziennością, tego wyjaśnienia tego świata, tak? A temu światu dalekiej przyszłości, on właśnie jest tak pociągający, ponieważ nie ma takiego pełnego wyjaśnienia, tak? To jest taka kronika historyczna z przyszłości, takie spojrzenie na fantastykę, ono rzeczywiście bardzo dobrze działa na czytelnika, moim zdaniem, tak? Czytanie historii przyszłości, a nie takie logiczne rozwijanie od tego, co teraz, do tego, co będzie później. Ja mam wrażenie, że na przykład to zawsze robiło na mnie taką, no właśnie, wrażenie, ale takie pozytywne wrażenie, a z drugiej strony, no właśnie taka, nie wiem jak to nazwać, plastyczność, tak, tej książki, w której każdy może znaleźć coś dla siebie, tak, czyli ma coś właśnie z takiego, ona naśladuje kronikę, naśladuje też jakiś właśnie religijny, ale też naśladuje książkę, no właśnie taką etnograficzną. Mamy słownik, tak, mamy dodatki, w których są opisywane pewne praktyki kulturowe, tak, i do tego mamy te cytaty, wstępy historyczne, jak w takiej fajnej, popularno-naukowej książce, ale nie właśnie z dziedziny rozwoju techniki, tylko właśnie z dziedziny nauk społecznych, antropologii czy etnografii. Tak, zgadzam się absolutnie z tym i uważam, że właśnie te cytaty, które dają pewien sens młodym ludziom, prawda? Bo to jest jak gdyby daleko bardzo przemyślane, to są bardzo przemyślane sformułowania. No nie wiem, co jeszcze dodać, po prostu wydaje mi się, że to, co pan ujął właśnie bardzo, bardzo dobrze, to jest to, że w obrazach jest coś takiego jak strefa cienia, prawda? I to jest interesujące, że pewne szczegóły wymykają się z tej natychmiastowej
uciekają od tej natychmiastowej obserwacji czy też podania i stwarzają po prostu jakieś zainteresowanie. Podobnie jest w książce. Herbert ciągle używa właśnie takich, dlatego nie potrzeba tam ilustracji, prawda? Każdy może sobie coś wyobrazić i rozwinąć własne podejrzenia, własną wyobraźnię. To jest niezwykle cenne. I na pewno ta książka będzie funkcjonowała bardzo, bardzo długo, jeśli nie już jest filarem, prawda? I chyba pozostanie. No dla wszystkich fanów science fiction myślę, że tak, ale fanów science fiction mamy tutaj trójkę na pewno, a tam pewnie jeszcze więcej, więc ja chciałabym już, jeśli mogę prosić o mikrofon, otworzyć to spotkanie też na Państwa pytania. Bardzo proszę. Ja nie wiem, czy to jest od razu pytanie, ale jak Państwa słucham, to miałem takie skojarzenie z trzema tropami. I pierwszy jest taki, który łączy się z Ursulą Le Guin, czyli jedną z takich też niesamowicie ważnych pisarek dla nurtu science fiction, która określiła tego typu literaturę jako coś, co stanowi wyobrażenie o tym, jak świat, czy w ogóle jakaś wyobrażona rzeczywistość będzie wyglądała w momencie, kiedy wszystko to, co znamy dzisiaj, będzie szło w tym kierunku, który teraz możemy zaobserwować. I mówią panowie o takim świecie ludzi, czyli o tym, gdzie w zasadzie natura już zupełnie nie istnieje, prawda? Mamy te czerwie pustyni, czyli te paskudne robale, które straszą. Przepraszam, są wspaniałe, imponujące i kochane. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Kocham czerwie. One są cudowne, więc w obronie czerwi wystąpiłam ja. Przy całym poszanowaniu dla ruchu obrony czerwi, ten walor estetyczny, który one sobą przedstawiają, no powiedzmy, jest dosyć niszowy, jeżeli chodzi o widownię Duny, ale widzimy tutaj, że ta natura jest w zasadzie wycofana do absolutnego minimum, czyli mamy te robale, które mogą do niektórych przemawiać i one w zasadzie stanowią jedyną emanację natury na tej planecie, prawda? I w zasadzie można na to popatrzeć jako taką kontynuację historii człowieka. Pierwszym tekstem, który znamy jako ludzkość, to jest epos o Gilgameszu, prawda? I to jest chyba pierwszym, jeden z pierwszych. I tutaj widzimy pierwsze takie napięcie pomiędzy człowiekiem a naturą, czyli taką próba opanowania w ogóle przyrody przez człowieka, czyli takie wtłoczenie tej przyrody w kulturę, opanowanie, opasanie jej takimi terminami, takimi warunkami, które człowiek jest w stanie stworzyć. I tutaj widzimy z kolei 10 tysięcy któryś tam rok i widzimy, że człowiek w zasadzie już zredukował przyrodę do tego czerwia. I taki drugi trop, który mi przychodzi, czy trzeci, kiedy Państwa słucham, to jest właśnie myślenie o tym wymiarze filozoficzno-religijnym Duny. I tutaj sobie myślę, że być może to jest taka powieść, która w zasadzie wyprzedza o jakieś 20 czy prawie 30 lat cały nurt postmodernizmu, bo tutaj bawimy się, czy Frank Herbert bawi się właśnie tymi tropami, które znamy już, czyli tutaj mamy włączenie różnych języków, różnych kultur tak. I taką permutację tego, prawda? Czyli w zasadzie coś, o czym równie dobrze Umberto Eco mógłby napisać 20-30 lat później. Znaczy, czy to było pytanie? Nie wiem, prawdopodobnie nie. Ale nasi goście oczywiście mogą się do tego po swojemu odnieść. Czy was to zainspirowało do jakiegoś komentarza, co pan powiedział? Może na temat czerwi. Ja uważam, że jeśli chodzi o stronę wizualną, prawda, to nie jest ciekawa postać. Ja myślę, że to spotkanie będzie musiało poprowadzić się zaraz samo, bo atak na czerwie to atak... Nie, ale... Rozumiem, oczywiście. Najlepiej opisana postać, w związku z czym pozostawia mało... Znaczy, ja jak właśnie miałem narysować te czerwie, to zawsze mi tam brakowało, żeby to nie było taka czysto zwierzęca postać, prawda? I zawsze chciałem to uduchowić, żeby Państwo mogli to odebrać, szczególnie Pan.
To było specjalnie dla pana. Nie, żeby to można było odebrać, wie pan, w sposób wizualny, tak jak to robił renesans. Renesans nie bawił się w takie jakieś sztuki niejasne. Natomiast bardzo, bardzo rozwijał właśnie kunszt i sposób wypowiedzi. Na przykład jak mówił o człowieku, proszę zobaczyć, jak to jest rozwinięte, czy u Michała Anioła, czy u Berniniego i tak dalej. I troszkę tam mi brakowało tego, dlatego często utożsamiam tą postać z jakimś echem człowieka. Czy, nie wiem, widziałbym na przykład nawet w tym filmie, żeby te różne fruwające takie języki, żeby w nich się pojawiała postać człowieka, jakaś, może twarz, ja to w każdym razie tak widzę, że zabrakło tam tego, tej niezwykłości, prawda? Bo to jest niezwykłe, żeby czerwie tam biegały pod piaskiem i tak dalej, ale brak tego, tej strefy cienia dla mnie, tej strefy cienia, dlatego jak państwo przejrzycie Dune, tam często używam te Dune, ale w różny sposób, te Dune, te czerwie, ale w taki sposób, żeby nadać to bogactwo i tą głębię. To ja też mam, przychodzi mi tutaj na myśl parę słów, to znaczy też pojawia się Le Guin i tutaj mamy no właśnie córkę antropologa, więc to też jest chyba bardzo istotny trop, ale ja się zastanawiam cały czas, czytając na nowo, oglądając Dune właśnie, gdzie jest ta, może to jest właśnie taka opowieść o zniesieniu, tak? Taka z jednej strony trochę opowieść czasów antropocenu i też to wyprzedza swój czas właśnie, gdzie planety stają się takimi zabawkami w rękach bardzo rozwiniętej nauki i ludzi, którzy tą naukę no właśnie sponsorują poniekąd, wielkich korporacji, ale też takie zatarcie granicy, bo tutaj się pojawia właśnie ten piach i koniec przyrody, ale z drugiej strony to jest taka perspektywa planetarna i gatunku, który się rozsiewa po całej wszechświecie i mamy tak, mamy Caladan, gdzie są deszcze, gdzie jest zielono, gdzie są ryby, tak, i po prostu nie musimy, tak, trochę też taka to jest taka wizja właśnie przeniesienia tych stosunków kolonialnych w kosmos, gdzie możemy właśnie znowu sobie pozwalać na wyzysk, możemy sobie znowu pozwalać na niszczenie przyrody, ale paradoksalnie ta obietnica, ta mesjanistyczna obietnica zielonej planety, no jest właśnie taką obietnicą, którą ma dać człowiek jako ten czynnik antropoceniczny. Ten, kto zepsuł, ten naprawi trochę. Właśnie, nawet nie wiemy, czy on zepsuł. Tak, znaczy, jak się im dalej się czyta, to jeszcze te prequele, to się robi taki plan właśnie logiczny, psucie, naprawianie, ale kiedy zaczynamy czytać Dune, do końca nie wiemy, tak? To jest w ogóle takie paradoksy. Tam są dzicy krajowcy, czyli takie typowy wątek literatury kolonialnej, Fremeni, ale okazuje się po pierwsze, że to oni mają tą najlepszą technologię, a po drugie każdy jest kolonizatorem w tym wszechświecie. Tak? To nie dzieje się na Ziemi i o tym też warto pamiętać. Tak? Gdzieś tam jest ta dobra, stara Ziemia. Do której powrót nie do końca też jest możliwy, co padło słowo antropocen, więc to myślenie there is no planet B gdzieś trudno, żeby nam się nie włączyło, kiedy w 2021, drugim, a teraz 23, czwartym oglądamy Dune. Drodzy Państwo, czy kolejne pytania, komentarze? Ten korytarz, nasza sala jest bardzo długa, więc jeśli ktoś z tyłu chciałby o coś zapytać albo jakiś komentarz przedsięwziąć albo w środku, albo jeszcze z przodu, to zachęcam. Czy mamy jakieś kolejne pytania? Mamy, bardzo proszę, mikrofon. Musicie, drodzy Państwo, mówić do mikrofonu, żeby nas internet i wszechświat usłyszały, bo to ważne. Bardzo proszę, dziękuję. Ja mam takie pytanie, powracające troszeczkę do początku rozmowy. Wspomniał Pan o tym, że nie chciał Pan naruszać tej wizji, którą czytelnik sobie tworzy, czytając książkę. Z perspektywy twórcy, który żyje w tym uniwersum, który tworzy, jakie jest pana spojrzenie na filmy, które są ostatnio na ustach wszystkich?
czy jaki jest odbiór z perspektywy człowieka, który starał się właśnie tworzyć, nie naruszając. Tak. Wydaje mi się, że Denis Villeneuve może jest tym reżyserem, który jest najbardziej, ma najbardziej intelektualne podejście i nie używa właśnie tych skrótów wizualnych, które używają Amerykanie. Delektuje się właśnie tym pięknem tych pejzaży, także sceny. Oczywiście można to robić jeszcze inaczej. Nie zawsze brakuje właśnie w tych filmach aktualnych tego spojrzenia jak gdyby z góry, z perspektywy. No ale Villeneuve to robi. Także uważam jego film, który może się wydać niektórym ludziom w pewnym momencie taki troszkę takie tempo powolne, ale uważam, że to jest właśnie jego język. Jego język polega na tym, że to jest takie filozoficzne podejście. On nic nie spłaszcza, prawda? Pogłębia cały czas to. No i myślę, że na tym korzystają fani, ale też i ciągle robi to z myślą o ludziach, nazwijmy to w cudzysłowie, zwykłych, nie, może normalnych. I uważam, że on otwiera to okno wyobraźni. Zresztą on to powiedział w tym przemówie bardzo pięknie, że to jest rzecz bardzo cenna, naprawdę, jeśli my możemy, co staje się coraz trudniejsze i coraz mniej ludzi z tego korzysta, otworzyć to okno wyobraźni, żeby nie zakleszyć się w tych niepotrzebnych wygodach. Jerzy, a ty jak z filmem? No, to jest twój film Duna? Czy poprzedni film był twoją Duną? Czy może jakaś inna Duna byłaby bardziej? Porozmawiajmy też trochę o tym filmie, bo wywołany przez panią temat jest bardzo bieżący. To jest temat w taksówkach, w autobusach, no ja sobie wszędzie. Pomyślałem, jeszcze też wracając do początków naszej rozmowy, że w ogóle te kolejne ekranizacje Duny, one gdzieś tak też mocno skręcają w stronę, no właśnie w stronę estetyki, która gdzieś jest czerpana no właśnie z Europy, tak, bo ten legendarny film Alejandro Chodorowskiego, tak, przecież tam miał grać Salvador Dali i Lynch dziedziczy trochę, tak, ten film, który jest gdzieś oparty o pewną wizję, która no nie jest taka czysto właśnie hollywoodzka. I tutaj też, no ja mam wrażenie, że oczywiście jako fan takie podejście nerdowskie, tak, geekowskie, to zaraz bym mógł wymieniać, czego mi brakuje, co chciałbym zobaczyć, tak, ale podczas oglądania filmu ja nie miałem takiego wrażenia, tak, to znaczy wchodziłem w ten świat w taki sposób naturalny i są z jednej strony właśnie te plany totalne, ale ja mam wrażenie, że ten film nie można tak powiedzieć, właśnie nie fetyszyzuje tej inności, tak, tej innej techniki, innej kultury w taki sposób, że bardzo długo na niej się skupia, żeby nam pokazywać, tak, na przykład zobaczcie, w pierwszej części są ornitoptery, które nie mają ekranów właściwie, nie mają tego, z czym kojarzymy dzisiejszy środek transportu nowoczesny, bo to jest świat niekomputerowy, ale też bez stop klatki nie zobaczy się tak naprawdę, oglądając to w kinie, po prostu tak naturalnie przechodzi. No, ornitopter, lecimy, tak? Tu tak, są urządzenia. Tak, nie ma ekspozycji na ten środek niesamowite transportu. Niesamowite urządzenie, a teraz jak w Star Treku engage, tak? I ktoś przesuwa jakieś dźwignie, pokazują się nam świecące lampki, coś dźwiękowo, tak? Tylko to jest takie naturalne środowisko, że no, filmujemy to trochę takim ujęciem, które stara się pokazać taką przezroczystość technologii, która jest po prostu codziennym światem tych ludzi. Bardzo słuszne to jest. Ja na przykład unikam, i to od bardzo dawna w zasadzie, od chwili, kiedy zacząłem się interesować fantastyką i science fiction, unikam właśnie tych elementów czysto technicznych, dlatego że one wprowadzą może ludzi przez jakiś krótki okres czasu w tą sferę fantastyki, ale bardzo szybko staną się przeszkodą. Troszeczkę na tej samej zasadzie, co nowy samochód za parę lat wydaje się gratem, jeśli chodzi o design i w ogóle.
I myślę, że jestem przekonany, że Villeneuve unika właśnie tego wszystkiego i zresztą wprowadza Wiza w ten świat, gdzie nie ma tych zabawek technicznych, prawda, a który jest równie wydajny, równie niesamowity. No to jest ta zbieżność, którą ja posiadam razem z Villeneuve, że unikamy właśnie tej takiej tej mechaniki zupełnie niepotrzebnej. Mhm. To nie jest potrzebne. I też nie jest tak, bo teraz po tym, co mówicie, przypomina mi się relacja między malarzem Gigerem a Obcym, opowieścią o Obcym stworzoną przez Ridleya Scotta, swoją drogą z ludźmi, którzy mieli robić Dune Chodorowskiego. Jeśli państwo nie znacie filmu dokumentalnego Dune Chodorowskiego, to polecam, bo tam to wszystko właściwie jest opowiedziane i to jest fascynująca opowieść, bo jednak kiedy oglądamy serię filmów o Obcym, to tylko czekamy, aż pojawi się to, co jest takie bardzo kodowane przez to, jak Giger to wymyślił, że to jest dla nas właśnie takie wtedy prawdziwe i dokładnie tego szukamy i na to czekamy. W tym świecie tego nie znajdziemy, bo ta wyobraźnia działa w zupełnie inny sposób, tak jak to opowiedzieliście, to jest jakiś przeciwny biegun, że to, jeśli to się pojawia, to wtedy czujemy, że jesteśmy w tym świecie, w którym powinniśmy być, a bez tego no, robi się trochę dziwnie. Ja bym tu na pewno trochę polemizował, bo mam wrażenie, że jednak Obcy Ridleya Scotta to jest ten film, który buduje swoje napięcie też właśnie na takim zwyczajnym życiu, tak? To jest film, to jest film o robotnikach, tak? Chyba ale nie, ja nie to mam na myśli, mam na myśli pojawienie się tego Gigera i tej wizualności Gigera jest takie migawkowe. Ale to nawet nie chodzi o samego, może powinnam to uściślić, żeby nie było, że tutaj się robi inba w świecie fanów science fiction, bo to nie o to mi nie? chodzi. To jest właśnie świat. O, przynajmniej fanów. Coś by się działo. Nie, chodzi mi o to, że później, kiedy oglądamy te kolejne części różnych reżyserów i później te części, które robi sam Ridley Scott, to, że pojawiają się te elementy, jest dla nas najważniejsze, a nie to, jaka historia jest opowiadana, bo niewiele z tego uniwersum inaczej by dla nas zostało w pewnym sensie. Okej, tak, to już kupuję. To już bliżej. Ale właśnie. Ja widziałem, że już były kolejne głosy. Tak, tak, właśnie nie odchodźmy nigdzie daleko. Ale jeszcze bo... chcę może coś powiedzieć. Oczywiście. Na temat Dune Jodorowskiego, prawda? Myślę, że to był film, nawet gdyby miał pieniądze, byłby absolutnym fiaskiem. Dlatego, że tam było zbyt dużo tych osobowości, Giger i Salvador Dali. Nie było żadnej Orson wspólnej... Welles, Mick Jagger. Tak, nie było żadnej wspólności, ale na papierze, dopóki to nie jest zrealizowane, to jest fascynujące. Natomiast te światy się kłócą i w ogóle nie pasują jeden do drugiego. Znaczy nie pasują. Nie mają wspólnego języka, nawet jeśli to jest w innym kolorze, na przykład w cudzysłowie. Także właśnie długo się zastanawiałem. Chris Foss jeszcze był, który miał zupełnie inny... I Mebius. Tak, Mebius, który był kolegą zresztą. Moim kolegą. No i uważam, że to jest fantastyczne do opowiadania tej historii, jak to mogłoby wyglądać, ale to by bardzo źle wyglądało. No to najlepsze, co zyskaliśmy na tym niezrobionym filmie, dla mnie, jako fana popkultury, no to jest jednak to, że właśnie nie zrobiono tego filmu, a to wyewoluowało na przykład w te serie komiksowe właśnie Inkal z Mebiusem, Inkala. Tak. I to jest, to jest coś, co jest chyba ciekawsze właśnie. Tak, zaletą tej książki jest to, że po prostu ten film nie powstał. najlepszy niezrealizowany film wszechczasów Dune'a Chodorowskiego. Change my mind. Drodzy państwo, czy tam gdzieś ktoś już ma mikrofon? Bo... Tak, a, ja pan mam. Tutaj, proszę bardzo. Tak, na początek dziękuję za świetnie przyprawioną rozmowę intelektualnie. I chciałem na początku nawiązać trochę do tej campbellowskiej podróży bohatera, bo mnie ten wątek zafascynował. I tak sobie myślę, że Villeneuve, mogą się państwo zgodzić, bądź nie, świetnie tutaj dekolonizuje tak naprawdę syndrom białego zbawcy, bo zauważmy, że zwykle to ten biały człowiek w naszych dziejach przyjeżdża na obcy ląd i zakłada tam kolonię bądź wbija flagę i mówi, że to jego. A tutaj jednak Paul w filmach Villeneuve'a jest taką postacią, no zaryzykowałbym stwierdzenie biało-czarną, z tą czarnością jednak mocno wyeksponowaną i niekoniecznie pozytywną, co mi się zresztą bardzo podoba. I dlatego mam takie wrażenie, że Villeneuve świetnie znalazł balans pomiędzy
tym takim większym metafizycznym zamysłem Franka Herberta, a tym, co w dzisiejszych czasach się dzieje. I tutaj z kolei chciałbym postawić pytanie, bo tytuł tego spotkania to Science Fiction na nasze czasy. I jak, gdzie państwo znajdujecie tak naprawdę najwięcej związków filmu czy książki z naszymi czasami? Myślę sobie, że dżihad butleriański trochę nam pomaga ćwiczyć wyobraźnię pod kątem obecnej rewolucji sztucznej inteligencji, no ale mamy przecież też zmiany klimatu, mamy kryzys Kościoła katolickiego i wiele wątków współczesnych, które teraz dzięki Dune brzmią jeszcze ciekawszym echem. Ukradł mi pan pytanie, ale wybaczam. To jest pana dziedzina. To jest moja dziedzina. Antropolog, kulturoznawca, do boju. Mam wrażenie, że tak jak mówiłem na początku, to jest fantastyka na nasze czasy, ponieważ to jest fantastyka jak do tej pory właśnie na każde czasy. Nawet ten zabieg tak literacki, narracyjny, że przenosimy się w tak odległe czasy, że no właśnie, że właściwie poza historię, tak, to jest ten motyw dawno temu w odległej galaktyce, no to jest trochę to, prawda? W związku z tym możemy sobie spekulować i możemy podpinać nasze problemy i wyszukiwać wątki, które akurat nam się sprawdzają, trochę jak takie księgi przepowiedni, i to działa, a kiedy mamy historie, które są nawet ciekawe i aktualne, i typu świat w roku 2000, ostatnio na początku roku byłem w kinie na takim filmie właśnie, który się dział na początku, znaczy w roku 2024 z lat 60. No i to było kupa śmiechu, prawda? Bo wiemy, jak jest w roku 2024 i nie ma tutaj tej pustyni, ale postnuklearnej, ludzie nie mieszkają w 2019 w Los Angeles też się nic złego nie wydarzyło, aż takiego, nie? No właśnie, a tutaj mamy tak ustawiony dystans, że możemy właśnie wyszukiwać takie wątki i to można na różne sposoby interpretować, no właśnie jak z jednej strony jako tą fantastykę ekologiczną, tak, z drugiej strony sama postać, no mnie na przykład fascynuje Czerw, może nie Czerw, ale jak mam powiedzieć, czego mi zabrakło w filmie, to trochę zabrakło mi melanżu, to znaczy ten melanż nie jest też jakoś wizualnie obecny i nie jest tak istotny dla tej narracji ukazanej, która gdzieś tam w filmie posuwa się do przodu. No właśnie, a tutaj można dużo mówić o na przykład o tym też kryzysie wydobywczym, tak właśnie, bo czym jest melanż, tak? On miał być trochę taką ropą naftową. Melanż pozwala podróżować przez kosmos, jednocześnie pochodzi ze szczątków organicznych, niejako, tak? Niczym ropa naftowa. Mamy pustynię, więc możemy tutaj odnaleźć mnóstwo takich wątków, choć teraz rzeczywiście mi się wydaje, że ten wątek braku sztucznej inteligencji i tego, że no właśnie, że technologia może wyglądać inaczej, technologia może być człowiekiem, co wcale nie musi być takie wesołe, bo ja odczytuję na przykład z Duny coś takiego, że to jest historia przyszłości, która pokazuje, że na przykład tak, demokracja i prawa człowieka to jest taka aberracja w historii ludzkości, tak, bo powróci feudalizm, powróci bardzo, no właśnie, eugenika w takiej strasznej formie, tak, będą ludzie komputery, będą ludzie zbiorniki na innych ludzi i będą ludzie wojownicy i będzie jakaś kasta, która tym będzie rządzić, tak, no to nie jest wesoła historia. Bo tam właściwie każdy, bo to jest takie historie właśnie mityczne, tragiczne, szekspirowskie, tam nie mamy fajnych bohaterów i to chyba w filmie jest dobrze pokazane. Nie mamy fajnych bohaterów, z którymi się możemy identyfikować przez cały cykl i właśnie powiedzieć, że oni są po prostu tacy bajkowi, tak? Etycznie są zawsze w porządku. Ja myślę, że właśnie ten tekst Franka Herberta pozwala nam na różnego rodzaju interpretacje. I to w zasadzie funkcjonuje od
od renesansu był Michał Anioł, Leonardo da Vinci uczył swoich uczniów, żeby obserwowali na przykład zacieki na murze, prawda, i żeby je interpretowali, co kto zobaczy. No i Herbert był bardzo mądrym człowiekiem i dlatego wykorzystuje tą strefę cienia, żeby to było ciągle aktualne. On nic nie precyzuje w taki sposób, żeby nagle za 10 lat to się stało śmieszne, prawda? Tak samo jak Michał Anioł w swoim czasie ludzie mogli zobaczyć jakieś tam rzeczy w tych zaciekach, a dzisiaj ludzie widzą inne znaczenia. I to troszeczkę na tej zasadzie. Zresztą ja podziwiam właśnie inteligencję Franka Herberta i ten umysł prawie renesansowy. Ja bym też dodała od siebie, bo oczywiście jestem uważną widzką filmu Denis Villeneuve'a i sobie myślę, że on też pokazuje pewien rodzaj kryzysu, który dotyczy opowieści bohaterskich, że my już trochę, nie wiem czy się z tym zgodzicie, że w pewnym sensie i w tym filmie też to widać, jak teraz o nim myślę tydzień po seansie, że już jesteśmy trochę zmęczeni tym bohaterem. Mam na myśli bohatera, tak, tak, który na swoich barkach ma udźwignąć to wszystko. No to jest właśnie to amerykańskie podejście, prawda? Tak, że którego... we need a hero. I jak będziemy mieć tego bohatera, to już wszystko się pięknie ułoży. A tutaj okazuje się, że sam koncept tego bohatera, który właśnie ma być zbawcą, Mahdim, Muadibem i wszystkim innym, to jest trochę za dużo dla jednej osoby. I wydaje mi się, że to, co też trochę przynajmniej w tych filmach Denis Villeneuve'a widać, to właśnie to, że może to bohaterstwo w takim wydaniu, jakie znamy, to już nie jest coś na nasze czasy właśnie. Tylko, że potrzebujemy trochę innej opowieści, jakiejś może bardziej kolektywnej. Ja jestem fanką takiego myślenia o tym, że już nawet nie myślenia, bo często jak ktoś słyszy Kaja Klimek, to myśli, a na pewno będzie chciała bohaterki, żeby były najważniejsze. Też nie, bo to nie jest albo-albo, tylko wolałabym, żeby było opowiadane o społeczności, która radzi sobie z takimi wyzwaniami jak chociażby katastrofa ekologiczna, czy to, że świat rozpada się na jej oczach. Gdzieś tutaj jakby obietnica tego w filmie Villeneuve'a i w ogóle w Dune'ie jest, nie zmieniając faktu, że nadal to jest bardzo klasycznie opowiedziana historia bohaterska, więc tego ziarna, kiełkowania tego ziarna kolektywnego bym też oczekiwała. Może w tej następnej części się jeszcze bardziej zdekonstruuje ten mit Muadiba i jego właśnie bohaterstwa i bohaterszczyzny i wylądujemy w trochę bardziej kolektywnym świecie. Ale ja bym jeszcze tutaj dodał, że jest to opowieść jednak z czasów zimnej wojny, tak? I może niestety zyskuje znowu na takiej aktualności właśnie też przez to, że te odczytania są w dzisiejszym świecie, tu, teraz bardzo wyraźne, wyraźniejsze niż zapewne gdzieś tam na przełomie lat wieków, tak? Kiedy właśnie ten superbohater amerykański zbawiał świat. Drodzy Państwo, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Zerkam. Filip, ty miałeś? Mówiłeś, że masz pytania. Nie? O, nie słychać. Coś. Ja chciałem dać Państwu możliwość wypowiadania się, więc ja trzymam swoje pytania na ostatni moment. Pani Doroto, pani ma zawsze dobre pytania. Pani Doroty niestety nie słychać. Pani Dorota mówi, że w każdym momencie może zadać swoje pytania. Ale Filipie, ty jesteś fanem przecież. Tak samo widzem i tak samo czytelnikiem, więc dlaczego chcesz czekać na sam koniec, skoro możesz zadać teraz? Mogę zadać teraz pytanie. Świetnie, oczywiście. Dziękuję. Nie czytałem książki, niestety. A jestem w trakcie czytania, obejrzałem film i ten film wykreował mi jakieś wyobrażenie tego... tego, co się w książce dzieje. Widziałem mniej pana obrazów niż ujęć filmu. Niestety. Może to się zmieni w przyszłości. I chciałem się spytać, to może być bardzo banalne pytanie, ale pan jako malarz surrealistyczny musi mieć też jakieś inspiracje. Mówił pan o zaciekach. A z zacieku może powstać naprawdę najfantastyczniejsza postać, rzeźba i tak dalej. Ale skąd... Może takie filozoficzne trochę pytanie. Skąd się to bierze? Bo to nie jest w cudzysłowie normalne, że widzi pan zaciek, a maluje pan czerwia z tego i ten czerw
jest tak bardzo realny, a jednocześnie totalnie nierealny. Chciałem się zapytać, jak to wygląda w pana głowie, jeżeli chce się pan tym podzielić. Myślę, że to jest właśnie ta tajemnica. Naprawdę. Naprawdę. I myślę, że my nie znajdziemy, a nawet szukanie odpowiedzi, wie pan, czy medycznej, czy jakiejś innej, specjalnie nie ma sensu, dlatego że ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Od dziecka nie wiem, dlaczego ja mam wyobraźnię i dlaczego nie można się nauczyć wyobraźni. Można ją po prostu perfekcjonować, można, ale nauczyć się nie można. I jeszcze jak się trafi do akademii na przykład, która już w ogóle niczego nie uczy, no to wtedy... Nie, ja to nie mówię złośliwie, bo to był taki okres, prawda? Taki okres, gdzie chodziliśmy w przekonaniu, że jak już jesteśmy w pracowni jakiegoś profesora, no to już jesteśmy malarzami, że należymy do Związku Artystów i tak dalej. No i że już możemy robić wystawy. No tylko wystawę czego? Powiedzieć co? No i właśnie tego szkoła nie nauczy. To musi się zrodzić w jakiś przedziwny sposób, nad którym ja ani nikt nie panuje. To jest właśnie ten dar. Tutaj przytoczyłem tego Salwadora Dali. Salwador Dali nie miał aż tak olbrzymiej wyobraźni, bo był nieustannie popychany do pracy przez galę, ale również wiele rzeczy czerpał, wręcz kradł. A w zasadzie wszyscy, zalecam, żebyście państwo zwrócili uwagę na dzieło Giambattista Bracelli. To był taki grawer renesansowy z 1500 coś. I on w zasadzie zrobił ze 100 rysunków i użył wszystkich elementów, które w sposób niesamowity fascynują wszystkich malarzy. Magritte, prawda, bardzo dużo tam ściągnął, już nie mówię, że zainspirował się, ściągnął. Magritte, Delvaux, Picasso, kto tam jeszcze był? No akurat nie przychodzi mi na myśl, w zasadzie cały ten okres inspirował się i kradł z dzieła tego biednego grafika, w którym ujął, bo on robił po prostu takie postacie zbudowane z elementów, które były obecne w jego zawodzie. No i z tego zrodziły się niesamowicie bogate, surrealistyczne skojarzenia. I te skojarzenia to jest może najtrudniejsza rzecz, co na szczęście mnie przychodzi bardzo łatwo. I na przykład pytałem się, czy ma pan strach przed białą stroną, czy nie boi się pan tego, że w pewnym momencie wyczerpią się pomysły. No nie, to znaczy w moim wypadku to się nie wyczerpuje, także nie musi stać nade mną muza, która mi mówi, że trzeba zrobić to czy tamto, bo tych obrazów, tych pomysłów, czy do rzeźb, czy do malarstwa jest bardzo dużo, może dlatego, że przez te 10 lat, od chwili, kiedy zacząłem chodzić do liceum, uczono nas w sumie głównie kopiowania myśli i obrazków tak zwanych awangardów. Nie, tak się mówi? Nie, awangardzistów. Awangardy, realizatorów awangardy. To znaczy niczego, prawda? Niczego się nie nauczyliśmy. Chodziliśmy do tego, ale to nie była wina tych biednych profesorów. Po prostu to był taki czas, gdzie awangarda, która była zresztą plagiatem wcześniejszej historii, która zrodziła się w 1882. I to ci artyści francuscy, którzy się nazywali incohérents, oni w zasadzie stworzyli awangardę, która trwała 100 lat. I teraz jeszcze nawet jak się rozmawia z ludźmi, którzy mówią, chwalą się, że w jakimś miejscu jest awangarda, no dobrze, awangarda trwa krótko, prawda? A nie, awangarda stała się stylem na całe 100 lat. Coś tutaj nie gra w tym wszystkim. No więc w każdym razie ja nie mogę powiedzieć, wie pan, jakim źródłem się posługuje. Po prostu ta pasja do skojarzeń, że chcemy coś powiedzieć, że robię szkice, mam ich dużo i tak dalej, i tak dalej.
dziękujemy. Drodzy Państwo, czy jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, że można je zadawać, więc mamy tutaj mój ulubiony pan od Czerwi ma jeszcze kolejne pytanie. Przepraszam, no tak, tak pan zostanie zapamiętany. No. Specjalizacja. Specjalizacja, pan od Czerwi. Przy całym ogromnym, niezmierzonym szacunku do Czerwi, chciałem trochę wrócić do postaci głównego bohatera, dlatego że tak się zastanawiam, czy tego rodzaju opis bohatera, jaki mamy w Dune, czy on jest w ogóle strawny dla współczesnego czytelnika, dlatego że jak pierwszy raz oglądałem Dune, moim pierwszym kontaktem z Dune była ta ekranizacja Lyncha, a dopiero jako, za przeproszeniem, stary byk po 30 w ogóle zetknąłem się z książką. To mówię, że to na kontakt z książką no to jest wiek dosyć późny jednak mimo wszystko, żeby zetknąć się z oryginałem. I no muszę przyznać, że postać Pola Atreides mnie potwornie zmęczyła. I czytałem... Przepraszam, bo to jest trochę bluźnierstwo na tym spotkaniu, ale czytałem tę książkę w momencie, kiedy tego Atrydę tam wychwalano pod niebiosa, no to ja ją czytałem trochę, w cudzysłowie rzecz ujmując, na podglądzie, dlatego że on mnie potwornie męczył. On był tak doskonale idealny, on był tak ze wszechmiar wszystko umiejący i wszystko wiedzący, że no to się ciężko czyta. I czy tego typu bohaterowie dzisiaj, bo jak oglądamy film, to on jest jednak inny. On jest bardziej ludzki, prawda? W tej książce no to on jest taki półbóg. No. To jest mdlące trochę dla czytelnika. Czy to nie jest tak, że ten język opisywania bohatera dzisiaj się trochę zmienił? Ja uważam, wie pan, że bohaterowie powstają po to, żeby zadawać pytania i ich zachowanie również, żeby były dyskusyjne. Nigdy żaden autor nie trafi dokładnie w to, czego oczekują od niego czytelnicy. I myślę, że to nawet nie jest wskazane. Tak jak mówiłem o tych zaciekach, dziś my widzimy to, za parę lat będziemy widzieli coś innego. No i dlatego mówiłem również o tej strefie cienia Franka Herberta, że to jest jedyny ratunek dla niego, no ale z kolei co ma zrobić taki reżyser? Jak on może zrobić tą strefę cienia? On musi jednak coś konkretnie powiedzieć. No i chyba wybrał tą drogę, że on jest taki kontrowersyjny, prawda? Że to jest coś innego, ale ma prawo do tego, ma prawo również powiedzieć, no dobrze, ale ja to widzę tak. No i trudno, albo się godzimy, albo nie. Ale jeśli przyjmiemy jego wizję, to może to coś skorzystamy, a jak nie, no to nie. To takie banalne jest po prostu wszystko. No, ja nie czytałem po 30 pierwszy raz Dune, więc już byłem trochę, można powiedzieć, ustawiony przez swoje młodzieńcze doświadczenia, ale też mam wrażenie, że to jest może dobre odczytanie, że on jest męczący, tak? Bo przecież mamy cały czas jakąś taką debatę, tak? Że i pojawia się ten pomysł, tak, który gdzieś tam rezonuje, że Frank Herbert chciał pokazać właśnie, tak, narodziny takiego zmieszania, no właśnie takiej dyktatury, tak, tego półboga, i to wychwalanie może tutaj być męczące i może być właśnie tym dobrym odczytaniem, tak, że to nie jest ten bohater, którego chcemy, tylko właśnie ten, który nas zmęczy i tak naprawdę sprowadzi nas z jednego złego porządku w inny, tak, z jednej tyranii do drugiej tyranii, w związku z czym nie oczekujmy od niego, że on będzie półbogiem i nie będzie dla nas męczący. Mnie się to bardzo podoba, co pan powiedział, więc Czerwie wybaczone, taka interpretacja Pola Atrydy jest bliska mojemu sercu, bo ja kiedy oglądam ten film, to mam wrażenie, że on już sam jest zmęczony swoim własnym, tą swoją misją, swoją powinnością, że on to już robi, Timothée Chalamet ma w sobie tę grację, że potrafi pokazać, jak ta powinność go właściwie trochę przytłacza i to trochę go ratuje jako bohatera w moich oczach, szczególnie w tym
tych ostatnich sekwencjach, bez spoilerów, rzecz jasna, w tej drugiej części Dune'y, więc tutaj sprzyjam. Czy jeszcze mamy jakieś pytania, drodzy państwo? Czy są jakieś pytania w internecie? Bo to też jest rzecz, która tutaj się może zmieścić na naszym spotkaniu, ale czy nasi drodzy obecni tutaj państwo jeszcze o coś chcielibyście zapytać? Internet śpi albo po prostu jest zasłuchany w naszej rozmowie. To na pewno. Drodzy, nie ma internetu. Nie ma internetu, bo jesteśmy w świecie Dune'y. No Kaja, jakby poważna bądź. Drodzy państwo, to zatem tutaj stawiam takie trzy kropki naszego spotkania, bo nie lubię stawiać kropek na końcu. To w przypadku takich opowieści jak ta niekończąca się opowieść o Dune'ie byłoby właściwie występkiem. Bardzo wam dziękuję za to, że przybyliście do nas i opowiedzieliście o swojej Dune'ie. Ja zachęcam wszystkich, którzy jeszcze jej nie czytali, do tego, żeby ją przeczytali, oglądali filmy, mierzyli się z tym. Sama jako fanka tej opowieści mam tylko takie retroaktywne, taką bolączkę, że szkoda, że ten film Davida Lyncha nie jest taki film jak filmy Davida, takim filmem jak filmy Davida Lyncha są, bo on mógłby opowiedzieć taką Dune spod znaku Blue Velvet, Mulholland Drive i czegoś takiego właśnie bardziej w stronę melanżu, którego u Villeneuve'a może nam brakuje, ale to się dzieje w równoległym świecie, w którym nas nie ma. Komentarz tak, widzę? Komentarz, tak. Tak. Ja chciałem dodać taki komentarz typu włożenie na koniec kija w mrowisko. To znaczy pominęliśmy jeden film, który chyba jest tak mocno związany z Dune'ą, że nie można go pominąć, tak? Czyli pierwszą chronologicznie według kręcenia część Gwiezdnych Wojen, tak? Która niektórzy mówią, no mieliśmy już Dune'ę, tak? Która no właśnie gdzieś nam ustaliła i to jest takie trochę w takim stylu właśnie tego Muad'Diba, tak, który widzi różne ścieżki w przyszłość, widzi przeszłość i przyszłość naraz i to się jakoś tak zawija w jakieś takie fraktalne, dziwne klimaty i tutaj mamy tak można powiedzieć zrealizowaną Dune'ę, właściwie całą estetykę Dune'y w jakiś sposób przetrawioną przez Hollywood, która zresztą teraz na nas tak oddziałuje, że właśnie musimy dyskutować, czy sobie z tym poradzimy, czy nowe wersje filmów science fiction jakoś współgrają z Gwiezdnymi Wojnami, co tam dekonstruują i tak dalej i nas niestety ustawiła w jakimś takim właśnie, w takiej rzeczywistości, w której nie było Dune'y, ale pojawiły się Gwiezdne Wojny, które wszystko praktycznie, co można znaleźć w Dune'ie, w jakiś sposób przetwarzały, niczym ten czerw zjadający piasek. I myślę, że ja tutaj postawię kropkę, nawet nie trzy kropki, bo wywołało... Nawet wykrzyknik możesz. Bo to jest takie hasło, które by wywołało pewnie jakąś dyskusję na następną godzinę. Mocne rzeczy będą do przemyślenia zatem i może jako temat następnej dyskusji. Duna, Gwiezdne Wojny, a przyszłość science fiction, taki tytuł mogłoby to przyjąć, ale tutaj kończymy. Dziękuję zatem bardzo. Wielkie brawa dla naszych gości. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Stadionowe oklaski właściwie. Dziękujemy pięknie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ja też dziękuję państwu za te wszystkie pytania. I panie Wojciechu, jakieś ostatnie słowo? Bo pan tak się przymierza. Bardzo dziękuję. Wspaniale, dziękuję. I dziękujemy też wszystkim osobom, które nas oglądały. Dziękujemy też Big Book Cafe MDM, że mogliśmy się tutaj spotkać i życzę wspaniałych planów wewnątrz planów w planach. Musiałam. Dobranoc. Nie mogłem, znaczy ja naprawdę bym wywołał długą dyskusję też a propos wizualności Europy.